W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy sobie postać o imieniu Bev. Z pozoru zwykła, najzwyklejsza postać. Jednakże chciałbym w dzisiejszym materiale zwrócić uwagę na jej progres na przestrzeni sezonów. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Na samym początku chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na jej początkowy wygląd. Tak właśnie miała wyglądać Bev. Z informacji, jakie udało mi się znaleźć, wygląda na to, że Bev miała mieć taki sam charakter, jak jej finalna wersja. A więc można to uznać za zmiany kosmetyczne. Możecie śmiało dać znać, jaki bardziej wygląd Bev wam się podoba. Czy Bev z Camp TV, czy raczej jej finalna wersja. Wracając do tematu, zacznijmy od jej pojawienia się. Bev po raz pierwszy pojawia się w Wyspie Totalnej Porażki jako jedna z uczestniczek walczących o wielką nagrodę. Jej początkowy wygląd i sposób bycia mogą wydawać się dość niepozorne. Ot kolejna stereotypowa nerdka. Jednak to właśnie jej zwyczajność sprawia, że Bev wyróżnia się wśród bardziej ekstrawaganckich postaci. W pierwszym sezonie Bev należała do drużyny Wrzeszczące Susły i próbowała odnaleźć się w tej wymagającej rywalizacji. Początkowo wydawała się zagubiona, a jej naiwność często prowadziła do problemów, jak chociażby przeklęta figurka, którą przywiozła z Wyspy Kości, narażając drużynę na przegraną. Czy jej sojusz z Heather, który jak później się okazało, był chyba jej największym błędem, odkąd pojawiła się na wyspie Wałanakła. W dużym skrócie, Heather wykorzystywała Bev, po czym ta stwierdziła, że się jako jedna z nielicznych postaci postawi Heather. I bierzmy to pod uwagę, ponieważ tak, oczywiście mam na uwadze to, że Leshauna była pierwszą postacią, która postawiła się Heather. Natomiast z takich postaci, które starały się gdzieś tam z Heather żyć na neutralnej stopie, czy też koleżeńskiej, to właśnie Bev była pierwszą postacią, która postawiła się Heather, bo miała dosyć wykorzystywania niej. I słusznie, ponieważ zapłaciła surową cenę w postaci tego, że nie mogła dalej uczestniczyć, bo została wyeliminowana, natomiast przynajmniej miała ona czyste sumienie. Później oczywiście do gry doszła Lindsay i tym samym sojusz dziewczyn, a mianowicie sojusz Heather, Bev oraz Lindsay, się rozpadł. I wszyscy pamiętamy, jak kiedyś Lindsay pocisnęła Heather. To prawda, że jesteś dwulicową zdradziecką zakłamaną prze... A no i byłbym zapomniał. Pod koniec sezonu pierwszego Bev jako jedyna pozwoliła Ezekielowi dołączyć do swojej mini drużyny w celu znalezienia walizki z gotówką. Zwróćmy na to uwagę, ponieważ w tamtym momencie nikt, absolutnie nikt, nie chciał Ezekiela mieć u swojego boku. Czy to jest dziwne? Te kwestie pozostaje do indywidualnej interpretacji. Z takich jeszcze może i mało znaczących rzeczy, to warto zwrócić uwagę, że Bev na początku sezonu drugiego zdjęła aparat na zęby, co zwróciło wiele osób na to uwagę. W tym oczywiście nasz ulubiony Ken z płatków śniadaniowych Cookie Crisp o imieniu Justin. To tutaj Bev przechodzi prawdziwy progres i staje się jednym z najciekawszych graczy. O ile wcześniej była tłem dla wyrazistych postaci, takim jak chociażby Heather, Gwen, Courtney czy Leshauna, teraz pokazuje, że potrafi myśleć strategicznie i być bardziej asertywna. Bev zyskała większą pewność siebie, co pozwoliło jej wejść w konflikt z Heather i nie dawać się tak łatwo manipulować. Warto również wspomnieć o jej relacji z Lindsay, która ewoluuje z powierzchownej przyjaźni w coś bardziej autentycznego i pełnego wsparcia. Jeszcze w temacie relacji między Bev i Lindsay, to tylko miejmy nadzieję, że obie ponownie nie narobią dymu gdzieś za granicą i ponownie obie nie będą siedzieć za kratami. Jednym z kluczowych momentów w drugim sezonie jest jej pojawienie się w finale przeciwko Duncanowi. To, że dotarła tak daleko, pokazuje, jak bardzo się rozwinęła. Nie jest już tą samą niepewną siebie dziewczyną, którą poznaliśmy na początku, tylko pełnoprawnym finalistą gotowym walczyć o swoje marzenia. Bev nie jest wolna od wad. Przykładem może być jej zauroczenie Justinem, które czasami przesłania jej zdrowy rozsądek. Jednak to właśnie te ludzkie momenty sprawiają, że jest tak autentyczna i bliska widzą. Z rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, to fakt taki, iż Bev otworzyła się przed wszystkimi i powiedziała, że posiada chłopaka, na co większość osób nie wierzyło i raczej
szydziło z niej. Do momentu, kiedy to ta, w zależności od tego, jakie zakończenie uznajecie za kanoniczne, nie wygrała sezonu. W obu zakończeniach jej chłopak pojawił się przed kamerami, a osobą, które z tego szydziły, zrzędła Mina. Bev co prawda nie dostała się do sezonu trzeciego, aczkolwiek możecie się zgodzić lub nie, ale uważam, że jej czas antenowy i tak został wystarczająco wykorzystany. Podsumowując, czy Bev jest postacią niedocenianą? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Jej rozwój od niepewnej outsiderki do pewnej siebie finalistki to coś, czego nie możemy zignorować. Pokazuje, że czasem to nie siła fizyczna czy charyzma są kluczowe, ale determinacja i odwaga. Bev przypomina nam, że nawet jeśli zaczynasz z tyłu stawki, możesz dojść daleko dzięki ciężkiej pracy. Czy wy również dostrzegacie ten progres? Dajcie znać, co myślicie w sekcji komentarzy. Chciałbym, abyście napisali, jak oceniacie Bev i czy uważacie, że przeszła największy rozwój w totalnej porażce, czy też po prostu nie zwróciliście nigdy na to uwagi, ponieważ nie byliście na niej zbytnio skupieni. Jeśli podobał wam się materiał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się i cześć!